świetna informacja. Niestety miastem, które się rozwija, bardzo mocno, które się rozwijać i informacja, że 3 lata będziemy mieli imprezę rangi centralnej ogólnopolskiej, czyli Puchar Polski Kobiet Siatkówce. No jest, myślę, dobrą informacją dla wszystkich mieszkańców, kibiców to na pewno, ale też dla restauratorów, hotelarzy i wszystkich tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą w naszym mieście, bo to jest też napływ i kibiców, i sympatyków siatkówki, święto sportu w Nysie, która od zawsze jest miastem, które sprzyja siatkówce. Same plusy. Wreszcie mamy halę sportową z każdego zdarzenia. Niezwykle kameralne, jak twierdzą fachowcy, idealna do gry w siatkówkę. I myślę, że to potwierdzają ci, którzy grali, trenerzy, zawodnicy i działacze, bo faktycznie hala jest w ich opinii, w ich odczuciu idealna do gry w siatkówkę. I myślę, że to jest też jeden z elementów, który był brany pod uwagę przy zlecaniu nam organizacji Pucharu Polski. Nasi kibice są na tyle wytrawnymi kibicami, że dostrzegają jakość gry i to nagradzają. To jest też, myślę, bardzo istotne, bo kibice w Nysie znają się na siatkówce i potrafią też to głośno pokazać. Zapraszam do Nysy. Nysa to Śląski Rzym, siatkarski Śląski Rzym. Wszystkie drogi do Rzymu prowadzą. Zapraszam serdecznie. Na pewno Państwo nie będziecie tego żałować.